Siema telewizu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mamy odcinek bardzo mocno specjalny. A dlaczego specjalny? Nie wiem. Ponieważ jest to chyba już zwieńczenie naszej ulubionej sagi. Sagi miłosnego kanibala. Śledziliśmy Elę i Wacka od samego początku. Od momentu, kiedy Ela przekonała Wacka tego strasznego metala, żeby produkował jej muzykę. Widzieliśmy założenie zespołu Ela i Janusz, widzieliśmy brawurowy ratunek, który wykonał Wacek, kiedy Ela została porwana przez psychofana, widzieliśmy ich troszeczkę rozpad, kiedy Ela zastąpiła go jakimś tam podłym glutem. Widzieliśmy w końcu, jak Wacek bronił Eli przed owym podłym glutem. Moi drodzy, dzisiaj nastąpi kulminacja. Czy Ela i Wacek zrozumieją w końcu, że są swoimi własnymi miłosnymi kanibalami? Czy zobaczymy jeszcze na scenie zespół Ela i Janusz w oryginalnym składzie? Myślę, że na te odpowiedzi poznamy odpowiedź dzisiaj. Także moi drodzy, zapnijcie pasy. Szkoła, odcinek 552. Zapraszam! Jurek Litwin z licealnej pierwszej C ma w szkole opinię chuligana i często dostaje od nauczycieli uwagi. Chłopak jednak się tym nie przejmuje. A co mi obchodzi jakiś tam Jurek Litwin? Dajcie mi Ela i Wacka! Weź to zostaw! Jurek, co tam masz znaczyć? Dlaczego zrzuciłeś Klaudiusza z krzesła? Proszę go natychmiast przeprosić. Nie chcę go przeprosić. A mnie to nie interesuje. Ale też nie chcę ode mnie przeprosić, to co ta cała kłótnia? No nie chcę, to co? Posłuchaj mnie uważnie i wstań, jak do ciebie mówię. Dobrze. Nie, o kolejny, który jest bezczelny dla kłosek, to się nigdy dobrze nie kończy. Ale w sumie jaki jest jego deal? Po prostu jest zły, bo jest zły? Ja Jurek, będę zluzuj trochę. Siadajcie, chłopaki. Nie boisz się jej pyskować? Stary, spokój, tak mi co? Kolejną uwagę mi da, czy co? Nie, tak już masz niezłą kolekcję tych uwag. Ja wiem, stary. No i widzicie, w jednym z poprzednich odcinków był ziomek, który zrobił taki wielki punkt z tego, że będzie bezczelny dla kłosek, bo i tak zmieniał szkołę, więc... Ten gość... Nie, he doesn't give a fuck. Nie zmienia szkoły, wie, że będzie tutaj utkwiony z kłosek jeszcze pewnie przez rok albo dwa. Czy jego to interesuje? Nie. Czy on ma w poważaniu swoje życie? Jeszcze jak? Czy mam gdzieś kłosek i jakichś nauczycieli? Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. No, jak im się nie podoba moje zachowanie, to mogą mnie wyrzucić z tej szkoły. Przynajmniej będę robił coś ciekawszego niż siedzenie na tych lekcjach. Na przykład będę pił piwo w parku na ławce. To jest ciekawsze zajęcie. Jurek nic sobie nie robi z uwag. Lekceważy nauczycieli i szkołę, bo uważa, że nauka nie jest mu do niczego potrzebna. Chłopak lubi jedynie fizykę, której regularnie uczy się sam w domu. Ach, rozumiem, to jest taki chuligan, ale z jakiegoś powodu lubi fizykę. Nie wiem dlaczego akurat chuligan miałby lubić fizykę, ale jest to, kto lubi. Teraz jest problem, bo z jednej strony jest utrapieniem dla każdego nauczyciela, każdego ucznia i ogólnie każdego w tej szkole, a z drugiej strony jest geniuszem fizyki. No widzę, że ten chłopak dla wszystkich jest taki bezczelny. Przed chwilą poszarpał jednego ucznia. No to prawda, nie ma lekkiego charakteru, ale sama wiesz, no rodzice zginęli w wypadku samochodowym, teraz wychowuje jego ciocia. Aha, dlatego jest takim synem, rozumiem. To jakby wszystko tłumaczy, tak? Jeśli teraz by, nie wiem, idąc korytarzem wypnął koledze szkło w brzuch, to przecież byłoby okej, okay, tak? Bo mojego rodzice zginęli w wypadku. Jesteś jego wychowawcą i zrób z nim porządek wreszcie. No, mam pewien pomysł, chcę mu zaproponować udział w olimpiadzie z fizyki. O, jestem pewien, że Kalinie nie o to chodziło, tak? Chciała, żebyś go, nie wiem, powiesił na jakimś haku i wypatroszył, ale... Cóż, zobowiązanie go do przyjścia na kółko fizyczne to jest w sumie bardzo blisko tego. Wiem, jaki jest Jurek i nie mam złudzeń, że zmieni się z dnia na dzień, ale to zdolny chłopak. Jeśli uda mi się go namówić do regularnej nauki, to nie będzie miał czasu ani ochoty na sprawianie problemów wychowawczych. Are you sure about that? Czy jesteś pewien, że tak działa? Czy jesteś pewien, Lesiu? Ela Nowik z licealnej 3A, która zyskała szkolną sławę dzięki zespołowi Disco Polo, który założyła, postanowiła teraz nagrać solową płytę. Mamy Elę i Wacka, ale to co usłyszałem zmroziło mnie trochę. Solową płytę. Jak to solową płytę? Wacek? He's right there. Ela i Janusz! Ela i Janusz, słyszałaś o takim czymś? Ela nie solowa płyta. Proszę, nie. W trakcie pracy nad płytą Ela zorientowała się, że Wacek coraz bardziej jej się podoba i czuje do niego coś więcej niż tylko przyjaźń. Co się dzieje? Ela w końcu otworzyła oczy. Powinna była je otworzyć już jak, ryzykując własnym życiem, wydał ją ze szponów psychowana. Ale lepiej późno niż wcale. To by zrobił furorę w internecie. Furorę to zrobimy ja i ty, no. Dlaczego się tak upierasz, że nie chcesz wrócić do mojego zespołu, co? Ela, kurde, nie zaczynaj znowu, gadaliśmy już o tym. Nie, Wacek, przecież tak bardzo walczyłeś o to, żeby pokazać, że jesteś tym prawdziwym, najlepszym Januszem. Ela wtedy, co prawda, no, zagrała ci na emocjach i wzięła tego tam palanta jednego, ale to wszystko się zmieniło, już możesz wrócić na swoje, do swojego bezpiecznego gniazda, znanego jako Ela i Janusz. Wacek, ja mam koszulkę Iron Maiden, ty słuchasz metalu, take it from me, wracaj do tego zespołu Disco Polo. Ty weź się lepiej za napisanie tekstu, bo jak chcesz to wrzucić jutro, to musimy jeszcze wokal ogarnąć. No wiem, ale tak nie lubię pisać tych tekstów, to jest najgorsza robota. No to nie wiem, to zaimprowizuj coś, jakiś freestyle. Dawaj, może wyjdzie coś fajnego. Lecimy freestyle, muszę tu człowieka monstera wziąć. Elo, stary leży na jebany na Wersalu.
palce. Freestyle, disco polo. Dobra, Zenek Martyniuk, dawaj trzy słowa. Dawaj trzy słowa. Była moim ideałem. A w ogóle to ja mam rozumieć, że za tekstem Miłosnego Kanibala w takim razie w 100% stoi Wacek? Nie wiedziałem, że z niego taki romantyk. Mogę spróbować. Co tu? Dobra, Wacek, to będzie dla ciebie. Gdy cię ujrzałam, to oszalałam. Pędziły we mnie wiry namiętności. No przecież oni są sobie przeznaczeni. No spójrzcie, jak ona na niego patrzy. Spójrzcie, jak on na nią patrzy. I jaki będzie plot twist? W jaki sposób TVN rzuci mi kłodę pod nogi po raz kolejny? No musi coś się stać, tak? Nie może być po prostu cały odcinek o tym, że oni są razem i są szczęśliwi. Chciałbym. O, wiry namiętności. To mógłby być dobry tytuł. No, widzisz, a to niby ja jestem geniuszem. Ej, oboje jesteśmy genialni. No tak dobrze się razem dogadujemy i inspirujemy się nawzajem. No, skoro cię tak inspiruje, to może przerzuć się na metal. Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, oczywiście. Ale to był dobry plot, wiem, że to się nie stanie, ale gdyby faktycznie Ela stała się wokalistką metalową, gdyby on powiedział, no przerzuć się na metal, a ona powiedziałaby, proszę bardzo, i nagle totalnie casualowo zaczęłaby wyciągać jakieś, nie wiem, soprany, czy nie wiem, w jakiej skali śpiewa, ale jakieś takie wysokie nuty targi z Nightwisha, albo odwrotnie, zaczęłaby growlować. Chciałbym sobie zobaczyć taki spin-off. Gdy cię poznałam, to oszalałam. Co się dzieje? Okej, okay, that was kind of cute. No nie, dobra, nie, Ela nie nadaje się na wokalistkę metalową jednak, ale było to bardzo urocze. A ty, Jędzo, wyjdź. Damian, zrób coś, wytnij ją i zastąp czymś innym, proszę. No i powiem ci, tylko nie mów, że to się nagrało. Przykro mi, teraz mam na ciebie zabójczego haka. Kurcze, Jezus, chyba teraz będę musiała zrobić wszystko, co mi każesz. No, widzę, że świetnie się razem bawicie. No, bardzo dobrze mi się pracuje z Wackiem. Już mamy prawie gotowy mój solowy kawałek. Wiesz, na to jutrzejsze spotkanie z fanami. Pamiętasz, że to jest jutro? Tak, wiem, jutro na sali gimnastycznej, pamiętam. Ale to spotkanie z fanami, to w sumie ta przyjaciółka, po cholery tam ona. Ty mi lepiej powiedz, co się dzieje między tobą a Wackiem. No bo Wacek mi się tak zaczął na maksa podobać, no tylko jest mi strasznie głupio z tego powodu. No i niby czemu? No bo wiesz, no to jest twój były chłopak i... Tylko naprawdę, Marlena, ja jeszcze się z nim nie umówiłam. Ja chciałam dopiero o tym z tobą pogadać i nie wiem, poprosić cię o zgodę. O Jezu, o błogosławieństwo tej Marleny. Marlena nie jest dobrą przyjaciółką. Mówiłem ci już o tym. Mówiłem ci o tym chyba z 2 albo 3 razy. Ja proponuję odciąć się od niej i skupić się po prostu na byciu z Wackiem. Nie potrzebujecie nikogo innego. Jesteście samowystarczalni. Na cholerę ci moja zgoda. No bo Wacek jest naprawdę super kolesiem. Jakby ci się jeszcze podobał albo coś byś do niego czuła, no to wiesz. Wacek... Nie, no co, to przecież wystarczy na niego spojrzeć. Sam fakt, że jego mnie wkurzaj. Nie no, ale skąd ty, Ela, wzięła, że nagle Wacek miałby jej się jej podobać? To jest jej były chłopak. I ona przez ostatnie odcinki wyraźnie dawała znać, że nie chce z nim mieć nic wspólnego i chce was skłócić jak najbardziej się da. Więc skąd ta odważna teoria, Ela? Ale się cieszę, że Marlena dała mi zielone światło do poderwania Wacka. Bałam się, że ona ciągle coś do niego czuje. Ale jeżeli nie, no to świetnie. Ja i Wacek będziemy super parą. Jestem tego pewna. Ach no, ona już tak może zakładać, no bo przecież no, widzieliśmy wszyscy, że Wacek też na nią leci jak, nie wiem, pies na smaczki. Ale co to ma być za solowa płyta, Ela? Jak już będziesz z tym Wackiem gdzieś tam się obmacywała przy tych szafkach szkolnych, to weź, no już mu tak przyciśnij go i powiedz, że wracasz do zespołu albo z nami koniec. Nauczyciel fizyki Andrzej Lesicki liczy jednak na to, że uda mu się zachęcić chłopaka do regularnej nauki i dzięki temu jego zachowanie poprawi się. Dlatego chcę zaproponować uczniowi start w olimpiadzie z fizyki. Świetnie ci idzie nauka. Nie Jurek. Będę brał to jest dla ciebie udziału, nie rozumie pan? Okej, okay, Jurek, rozumiem. Boisz się? Boisz się, że sobie nie poradzisz? Trudno. Nie boję się, rozumie pan? No to zajebiście pedagogiczne, Lesiu. Ja rozumiem, że go tak na ambicje, ale nie jestem pewien, czy jako nauczyciel powinieneś tak robić, przymuszając go poniekąd i tak grając takim właśnie, no co, taki słaby jesteś, a? Co, nie masz jaj, żeby iść na olimpiady, co? Piszesz olimpiadę jak baba. Dobra, napiszę go, tylko pan mi powie, kiedy jest to kółko i kiedy mam przyjść. Za miesiąc jest olimpiada i swoją drogą faktycznie przyjść na kółko z fizyki, bo będziemy tam przerabiali odpowiedni materiał, dobrze? No, tylko wie pan co, ja to mam taką malutką nadzieję, że te kółko nie będzie tak jak pana lekcje. No. I ty chcesz go brać, ty chcesz mu pomagać? Chłop ci pluje w twarz! Jurek to bardzo krnąbrny, ale ambitny uczeń. Tak myślałem, że będę musiał podrażnić te jego ambicje, żeby zgodził się wziąć udział w olimpiadzie. Także myślę, że kółko fizyczne mu się spodoba i wreszcie zacznie się porządnie uczyć. No, nie wiem, no Lesiu tak w sumie stawia na marzeniach te swoje plany, no bo pójdzie na kółko, na które nie chce pójść i spodoba mu się to na tyle, że przestanie rozrabiać? Naprawdę, chcesz go naprawić, Lesiu? Uczniowie są zaskoczeni, kiedy go widzą. Chłopak niejednokrotnie dokuczał im i wielu z nich się go boi. Tak, a ty też na kółko? No tak, w sumie Lesiu mi kazał przyjść, jestem pierwszy raz. Ej, ale jak to kazał? Lesiu nie kazał ci, Lesiu po prostu wziął cię pod włos, a ty nie masz jaj się przyznać, że po prostu wjechał ci na ambicje. Ej, ty na serio będziesz z nami chodził na kółko?
No a jak mam niby nie chodzić? Co, nie widzisz? Jak na kujonów słabo łapiecie. Ja nie chcę chodzić z nim na to kółko. Nie chcę. Wystarczy, że chodzę z nim do klasy. No ale co on ci takiego zrobił? Kiedyś skroił mi piątkę. A mi zafundował bliskie spotkanie z toaletą szkolną. Cię szarpał bez powodu. Nie, no drugi Olek. Chociaż nie, Olek był niepowtarzalny. On bił z pięści samochody, tego się nie da podrobić. To co, zaczniemy od takiego prostego zadania. Udowodnijcie, że kajak, którego prędkość własna jest zawsze taka sama, a tor o jednakowej długości, drogę w tej z powrotem pokona zawsze w dłuższym czasie na rzece niż na jeziorze. Nie łapię. Jak mamy to zrobić? Jak mamy to udowodnić? Rozumiem, oni teraz będą siedzieli, będą się głowili, jak to zrobić, no ale on nagle wyjmie z dupy rozwiązanie i powie, co wy jajogłowi, kujecie 4 lata i nie rozumiecie, ja to wyssałem z mlekiem matki, a nawet nie miałem matki. Właśnie. Gdyby chociaż były jakieś dane. Jakby przyjąć jakieś dane, tylko jakie? No. Ludzie, ale przecież nikt nam nie każe tych czasów liczyć, tak? Tylko udowodnić, że są różne. No proste? Właśnie, jak byś to zrobił? No ja bym udowodnił, że... Mech zawsze porasta kamienie od zachodu, a drzewa kwitną tylko wtedy, kiedy księżyc jest w nowiu, więc... Lubię placki! Skróciłem tutaj trochę, bo jest bardzo długa, dziwnie przyciągnięta scena, jakby nie mieli czym zapchać odcinka. Jak on w sumie stoi przy tej tablicy, rozpisuje ten wzór i obraża ich od debili, a oni go obrażają, że każdy się mógł nauczyć wzoru. Tak, stało się po prostu to, co mówiłem. On to rozwiązał, a oni nie umieli, więc oni teraz mają obowiązek go nienawidzieć. Kurczę, to kółko fizyczne jest naprawdę okej. No, do tej pory sam się uczyłem w domu. Ale takie wspólne rozwiązywanie zadań wydaje się całkiem spoko. Kurczę, ta olimpiada będzie ekstra. Naprawdę wydaje ci się spoko? Przecież nie byłeś zbyt zadowolony z jakości współuczniów tam. Myślałem, że się całkowicie ośmieszy, a tu się okazuje, że jest całkiem niezły z fizy. No i co teraz? Nie chcę, żeby ten pan chodził ze mną na kółko. No ja muszę coś wykonać, żeby się go pozbyć. Całkiem niezły z fizy to niezły sposób na powiedzenie jest lepszy ode mnie i boli mnie dupa z tego powodu. Jak tam w ogóle? Idziesz na spotkanie Eli z fanami? No jest. Fajnie, że ma w tobie takie wsparcie. Świat nie zasługuje na Wacka. Wacek jest zbyt dobry. Kiedy Ela tam pluła mu w twarz, wyrzuciła go z zespołu, on i tak chciał być dla niej dobry. Kiedy ta przez 3 chyba odcinki ta typiara szkodziła jego relacji z Elą, jego zespołowi, wszystkiemu, co jego dotyczy, on wciąż jest dla niej miły i dobry. Bądźcie jak Wacek. W życiu bądźcie jak Wacek. Jak się barwi nam papierek, powinny na początku wychodzić takie paseczki najpierw. No... Jaki kolor? Czerwony, jak kolor miłości. Disco Polo to z nim zrobiło, moi drodzy, Disco Polo to z nim zrobiło. Kiedy po raz 800 występujesz z miłosnym kanibalem, to się z tobą dzieje. Może jakieś wnioski dotyczące doświadczenia, co, Marlena? Może, że... Że to jest odczyn? Ładnie by wyglądał na moich paznokciach? Które są zresztą bardzo ładne. Klasa maturalna. To tak wygląda klasa maturalna. W klasie maturalnej wszyscy już mają wszystko tak w dupie, że są po prostu na pełnej chillerze. Wszyscy sobie dogadują, wszyscy śmieszkują. Oczywiście też stresują się maturą, ale większość ludzi jest like, nie, wiecie, za niedługo się rozchodzimy, każdy pójdzie swoją drogą, z większością nie będziemy mieli kontaktu, więc udajmy, że lubiliśmy się przez te wszystkie lata. Starałam się unikać Wacka jak tylko mogłam, ale w sumie to on jest całkiem fajny. No jasne, mega się wkurzyłam, jak mnie rzucił, ale zaczęłam sobie powoli przypominać, jak to było, jak byliśmy razem. No i w sumie zaczynam trochę żałować, że między nami już wszystko skończone. Nie. Czyli ona będzie tą kłodą. Ostateczny boss to nie będzie żaden psychofana, nic takiego. Ostatecznym bossem będzie ona, która cały czas była z boku. W sumie mogłem się tego spodziewać. Ona miała zadatki na ostatecznego bossa. I wtedy mu mówię, no sorry, ale jak ty wolisz przez pół dnia oglądać jakieś głupie streamy z gier, zamiast spojrzeć na ten... Co jest? Napisałam tekst! Ja, pokaż! Naprawdę świat nie zasługuje na Wacka, bo miałem takie coś, że w szkole często jest tak, że jeśli ktoś jest dla kogoś miły, tak w sensie chłopak dla dziewczyny, po prostu, to z reguły to wynika z tego, że zarywa do niej. W tym wypadku Wacek jest po prostu miły dla każdego. Ja w sumie nie wiem, do której on w tym momencie jakoś bardziej czuje miętę, czy do Eli, czy do tej swojej byłej dziewczyny z jakiegoś powodu. Natomiast on jest po prostu, on jest taki dorany przył, to jest dobry Wacek. Wiesz, że namiętność pisze się przez N, a nie N? Oj, cicho, spieszyłam się! No tak, typiko Ela Nowik. Ja już wiele razy tutaj snułem przypuszczenia, że Ela Nowik nie jest tytanem intelektu w tym zespole. Tej magii czat? Tej magii czar. Już napisane czat. Oj, ja ci za chwilę zrobię czat! Dobra, już mi masuje, no. Lepiej? No, wiele. Chodź sobie, siądziemy, co? Dobra. Hej, Marlena, poczekaj. Ale spoko, tekcik. Śmiesznie, że usiądą przy dokładnie tym samym stoliku, który opuściła wkurwiona Marlena. Jesteś zła? Coś cię wkurzyło, co powiedziałam? Nie no, jestem zła na siebie, muszę krytyka. Ale dlaczego? No właśnie do mnie dotarł, że Wacek mi się podoba, no. Wacek? Myślałam, że go nienawidzisz. No bo mi się pomyliła miłość z nienawiścią, no.
O, takie typowe, no. Jest bardzo cienka linia pomiędzy całowaniem kogoś, a odgryzaniem mu języka, więc tak się pomyliłam po prostu. Teoretycznie już się dogadałyśmy, bo Olga dzisiaj do mnie przyszła i się zapytała, czy może podrywać Wacka, i powiedziała, jasne, nie ma sprawy, bierz go, co tam? No, ale przed chwilą sama stwierdziłaś, że Wacek ci się podoba, więc jak jej mogłaś coś takiego powiedzieć? Oj, no bo jeszcze wtedy tego nie widziałam, tak? No rozumiesz, kobieta zmienną jest, serce dziewczyny, takie burzliwe. 5 minut temu mi się nie podobał, ale teraz już mi się podoba, więc Ela musi za to zapłacić. No dobra, ale nie jest powiedziane, że Ela na 100% poderwie Wacka. Znają się już długo i jakoś do tej pory, wiesz, między nimi nie zaiskrzyło. W sumie to racja. Co to za logika? Po prostu ta miłość kwitła. To nie była taka zwykła szkolna miłość, że ktoś kogoś widzi i mówi i później jest z tą osobą tydzień i się rozchodzą, tak jak ty z Wackiem pewnie byłaś. Nie! To jest prawdziwa miłość, która dojrzała, dorosła i rozkwitła na naszych oczach, więc nie dotykaj się do niej! Sorry, ale to ty rozwiązałeś mega trudne zadanie na kółku, więc chyba jesteś jeszcze większym kujonem od nas. Jestem kujonem. W sumie, racja. Tylko raczej nie powinnaś nikomu o tym mówić, także... Cicho. On ma bardzo silny vibe takiego złoczyńcy, który jest przy okazji taki sławy i taki podrywacz, playboy. Trochę aż ślisko się zrobiło na tym ekranie, nie sądzicie? Co za pan? Frajer. Przestań. Wiem, że go nie lubisz, no ale... Jurek wcale nie jest taki zły. A, czyli poleciałaś na tą śliskość, rozumiem. No to jaki problem? Uwiedź go i zamorduj we śnie. Wtedy nie będzie startował na olimpiadzie fizycznej. Musimy działać. Jurek musi wylecieć z kółka, to jeszcze dziś. Okej, a masz jakiś plan? Do olimpiady jest miesiąc, stary. Nie musi wylecieć jeszcze dziś. Może wylecieć jutro, a może w przyszły poniedziałek. Zaplanujcie to lepiej. Wy jesteście jajogłowi. Wy musicie mieć dobry plan, a nie głupi plan. Głupi plan to może mieć ten Jurek, bo według was jest głupi. Ale on jest mądrzejszy od was. Więc... Zacznijmy go celowo wkurzać. No ja go znam, to długo nie wytrzyma i coś odwali, prawda? Tylko musimy mieć pewność, że jakiś nauczyciel będzie w pobliżu, żeby to zobaczył. No ale przecież tak nie można! Jak widzę, jak oni planują ten zamach na Jurka, który prawdopodobnie się nie uda, to mam taki vibe, jakiś taki, nie wiem, dzieci pełne zła! Dzieci zrodzone z szatana! Są co prawda zrodzone z szatana i bardzo złe, ale mają łącznie jakieś 5 szarych komórek, więc ich plany palą na panewce. Nie, no po prostu mają taki vibe bardzo silnych nieudaczników. I wcale nie dlatego, że są w kółku fizycznym, w tym nie ma nic złego. Hej, słuchajcie, ona na bank się w nim buja. No, jak nic. A nie widzieliście, w jaki pięknie śliski sposób wpełznął jej swoją ślinę w usta? Cóż, moje... Uczniowie planują, jak sprowokować Jurka. Liczą, że chłopak szybko się zdenerwuje i w obecności nauczycieli zacznie się źle zachowywać, a wtedy zostanie wyrzucony z kółka fizycznego. Nieważne, jak skomplikowanego planu by tutaj nie wymyślili, wystarczyłoby tak naprawdę po prostu stanąć na środku klasy i powiedzieć: a Jurek nie umie fizyki! I na pewno by się bo to jest jedyna rzecz, którą umie, więc może zróbcie po prostu to, lepiej wam wyjdzie niż to cokolwiek, co zaplanowaliście. Krzyjecie, co nie? No sekret. Gościu, kurde, porąbało cię. Czy lepiej jesteś? Dobra. Idź stąd, masz szczęście, że mam dobry dzień. Idź stąd. Łaskawy oprawca. No dzisiaj mam dobry dzień, więc dzisiaj cię nie oklepię, ale jeśli jutro to się powtórzy, no to betonowe buciki, no wiesz jak jest. Gdyby nie to, że obiecałem Lesiowi, że nie będę się już bił, to chyba bym połamał Klaudiusza i jego kumpli. No nie będą mi robić siary przy znajomych. Chyba muszę im to wyjaśnić. Obiecałem, że już nigdy nie użyję mojej potężnej mocy mózgu. Teraz będę używał tylko mojej potężnej mocy mózgu, by rozwiązywać zagadnienia fizyczne, a nie konflikty fizyczne. Wow! Uczniowie są zaskoczeni, że Jurek panuje nad sobą i nie udało im się go sprowokować. Chłopaki, ma być spokój w bibliotece. Wait a minute! Who are you? Pierwszy raz chyba zobaczyłem tą bibliotekarkę. Czuję się dziwnie, czuję się, jakby ktoś zinwejdował moje uniwersum szkoły. Pani tam nie należy, kim pani jest? No niby się wkurzył, ale coś go powstrzymało. Może na to trzeba go wkurzyć jeszcze bardziej. Prędzej czy później mu te nerwy puszczą, jestem tego pewien. Ej, Jurek idzie, wygląda na wkurzonego. No, leć po nauczyciela, najlepiej po głosek. O co wam chodzi, debile, co? Zrobiliście mi taką siarę przy kumplach, że masakra. No i patrzcie, ona poszła po kłosek. Kłosek tu jeszcze nie ma. A jak wiemy, w tej szkole nie ma monitoringu, więc po prostu trześnijcie mu bęb gdzieś, sprowokujcie go, zacznijcie go szarpać. A jak pani kłosek przyjdzie, to będzie, że on was bije. Problem rozwiązany. Modern problems require modern solutions. Widzicie, tacy jajogłowie nie mogą wymyśleć podstawowego planu. Nie, a tak serio, to może dajcie mu już po prostu spokój i zaakceptujcie, że jest lepszy od was. No cóż, jest jedno pewne, że długo z nami na to kółko nie pochodzisz. Lesiu cię wywali, bo jesteś za głupi. Jestem za głupi? Tak? Jestem mądrzejszy od was wszystkich gości, bo zrobiłem wczoraj zadanie, rozumiesz? No raz na rok to każdy potrafi, wiesz? Miałeś farta i tyle. Uważaj sobie na słowa, bo dostaniesz po ryju, gościu. Co mi zrobisz? Dostaniesz po ryju, rozumiesz? Zostaw go!
Odsuń się lepiej, bo będziesz tak leżał. Będziesz tak leżał. Co to ma znaczyć? Co to za zachowanie? Pierwszy mnie popchnął przecież, no. Nieprawda, on się na mnie rzucił. Tam już mówi prawdę, to Jurek zaczął, proszę tak, pani. Wszystko widzieliśmy. Proszę ze mną do dyrektora. Już kłamią. No i nikt mu nie uwierzy, bo on jest ten Jurek, który wszystkich bije i rozumiem, na tym polega wasz pan. Mam nadzieję, że jeszcze za to odpowiecie. Pozbawiliście tej szkoły jedynej szansy na wygranie olimpiady z fizyki, bo wy wszyscy jesteście za głupi, nawet was nie wiem, razem w piątkę usadzić i tak byście nie dali rady. Jurek to ostatnia nadzieja tej szkoły. W przeciwnym wypadku szkoła zostanie zamknięta. No i aparentnie Jurek nie pojechał na tą olimpiadę, no bo w końcu szkoła się skończyła, więc dzięki. Wiedziałem, że Jurek długo nie wytrzyma. Myślałem, że jest taki mądry, bo co? Bo rozumiem za jedno zadanie? Tak naprawdę jest zwykłym prymitywem. Teraz na pewno nie pochodzimy razem na kółko. Och, tak wmawiaj sobie, wmawiaj. Coping mechanism, nie! Jurek jest z fizyki lepszy niż ty. Będzie ci się to śniło po nocach. Nie będziesz mógł zasnąć, bo już myślał o tym, jak to on rozwiązał zadanie z tym kajakiem. Klaudiusz i jego kumple mnie prowokowali, tak? To nie jest żadne tłumaczenie. Nie wierzę, że go prowokowali. To spokojni uczniowie, a Jurek już niejednokrotnie prowokował ich pierwszy. Tak, pewnie. Wszystko, co złe, to ja. Tak? Sam sobie na to zapracowałeś. Myślałem, że te wszystkie uwagi, rozmowy z twoją ciotką czegoś cię nauczą. Ale widzę, że to kompletnie nie działa. Zawieszam cię w prawach ucznia. I co z tego? Co mi to robi, niby co? Nie weźmiesz udziału w olimpiadzie z fizyki. Że niby czemu? Jeżeli ktoś jest zawieszony w prawach ucznia, nie bierze udziału w olimpiadach. Jakoś tak pomyślałem sobie o tym, że nie wiem, jak często w prawdziwych szkołach jest egzekwowane to, że jak ktoś jest zawieszony, to nie może brać udziału w olimpiadach. Z reguły ci ludzie, którzy biorą udział w olimpiadach, nie bywają zawieszeni. Chociaż ja bywałem swego czasu na olimpiadach z przede wszystkim angielskiego, z polskiego i w sumie byłem zawieszony w prawach ucznia dwa razy w liceum, więc okej. Aparentnie jestem bandytą. Naprawdę mi zależało na tej olimpiadzie. No ale oczywiście Kłosek i Dyro musieli zadbać o to, żebym nie mógł wziąć w niej udziału. Nawet nie chcieli mnie słuchać, że Klaudiusz i reszta specjalnie mnie prowokowali. To jest na maksa niesprawiedliwe. Został mu tylko Lesio, więc on teraz pójdzie do Lesia i zrobi: panie Lesiu, no bo ten kajak. No i Lesio wszystko odkręci. No nie wyobrażam sobie, że to się inaczej skończy. Wiesz co, denerwuję się na maksa tym spotkaniem. No po raz pierwszy będzie tak, że wiesz, że będę solowo, bez zespołu. Nie ma strachu, zobaczysz, że na pewno wszystko będzie w porządku. Tak ludziom się spodoba twój singiel, że... Ale ten jej zespół to był Janusz i ten zespół to Wacek. Kto jeszcze jest w tym zespole? Czy ona rozwinęła Ela i Janusz na Ela i Janusz i Maciek i Karina i Pablo, żeby być international? Mr. Worldwide! Trzymaj tego pendrive'a, jeszcze bym zapomniał. Aha, no właśnie. Wiesz co, a może miałbyś ochotę gdzieś wyskoczyć po tym spotkaniu, nie wiem, na jakieś piwo czy coś? W sensie, że ty i ja? Tylko ty i ja. A bardzo chętnie, wiesz, że też chciałem to zaproponować? Tak? Marlena, trzymaj swoje parszywe łapska z dala od tego pięknego, młodego związku dwójki pięknych, młodych, utalentowanych ludzi. Bo nie ręczę za siebie. Ja naprawdę jestem gotów walczyć za Elę i Wacka. Hej Marlena, wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Mówiłaś, że między Elą i Wackiem nic nie będzie, a właśnie ci mówili. Kurczę, naprawdę, no przykro mi strasznie. O nie, kto by się spodziewał, że nie miałam racji? Kto by się spodziewał, że naprawdę wykiełkowała między nimi miłość? Oh my lord. Marlenko, kochanie, czytałabyś mi pisać matematykę. Dzięki. Gdzieś tu mam ten zeszyt. O, dobra, jest. Boże, i przepraszam, że ja tak od ciebie odpisuję, ale kurczę, no nie mam w ogóle głowy przez to spotkanie z panami. Nie, spoko, przepisuję, a ja pójdę sobie po jakąś dobra książkę. No, w ogóle tu masz to zadanie. O Jezu, przepraszam, jak za jazdę. A, spoko, nic się nie dzieje. Ja pochowam, ty pisz. O nie! Czy okaże się na przykład, że kiedy była z Wackiem, to jakoś zaabsorbowała te jego mistyczne zdolności producenckie? I jest w stanie na przykład... wkleić coś do MP3 w Audacity? Czy co ona w sumie zrobi? Wie ten utwór? Jakikolwiek jest plan, to ja Marlenę. Dlaczego znowu musiałam zakochać się w Wacku? I to jeszcze w tym samym czasie co Ela. No i co ja mam teraz zrobić? Przecież Ela to moja najlepsza przyjaciółka. No ale Wacek... Wacek musi być mój. Trudno, miłość jest ważniejsza niż przyjaźń. Nie, no właśnie nie. Bros before hoes. Sis before dicks? No nie, no jeśli to jest taka twoja dobra przyjaciółka, to bądź z nią szczera. A jeśli nie jest taką dobrą przyjaciółką, to po prostu odejdź i zmień szkołę. Marlena ukradła Eli przenośnie dysk z piosenką, którą dziewczyna nagrała wspólnie z Wackiem. Postanowiła, że skompromituje uczennicę. Ej, Wacek, bo ktoś ci porysował samochód. Wacek? Hej, Wacek. To jest za... porysował samochód. Co? Chyba żartujesz. No, naprawdę. Lecz przypilnuję ci kompa. Za chwilę będzie: ej, Wacek, ktoś ukradł ci komputer. Lecz przypilnuję ci samochodu. I w ten sposób właśnie okrada się ludzi, moi drodzy. Lecz Marlena i jej przyjaciółka są profesjonalistkami. Nie jestem dumna z tego, co robię, no ale to najlepszy sposób, żeby skłócić Elę i Wacka.
Zresztą, tak naprawdę to ja robię im przysługę. Przecież oni kompletnie do siebie nie pasują. No a najbardziej Wackowi, no bo przecież Ela to kompletnie nie jest dziewczyna dla niego. A ja wręcz przeciwnie. Ja jestem idealna. A wymień trzy zespoły metalowe. Ja jestem pewien, że Ela dysponent już zna co najmniej trzy, może cztery. Ale też zastanawiam się, co ona tam wgrywa z jego laptopa. Czy ona po prostu zastąpi tą muzykę dla Eli jakimś kawałkiem metalowym Wacka i to jest ten wielki plan? Ale powiem, co się stało? Dobra, dyrektor zawiesił mnie w prawach ucznia i nie mogę wziąć udziału w olimpiadzie. I co, pan mnie niby odwiesi? Ja co się zawiesił? Za co? A co za różnica? I tak nie mogę wziąć ani udziału w pana lekcji, ani w olimpiadzie fizycznej. Ale my nie jesteśmy w amerykańskiej szkole. Ja nie wiem, może w każdej szkole jest inaczej, ale w mojej szkole zawieszenie nie polegało na tym, że nie można chodzić na lekcje. Nie wiem, powiedzcie, może w waszej szkole jest inaczej. Jakby ja się nie spotkałem z tym przez całą swoją szkolną karierę. U mnie zawieszenie to było po prostu to, że nie możesz wziąć nieprzygotowania i jakieś tam pierdoły. Byłem zawieszony dwa razy. Dałem tym matołom z kółka fizycznego nauczkę i tyle, no. Pan myśli, że to są jakieś aniołki, tak? To dałeś nauczkę, co, pobiłeś ich? Nie pobiłem ich, weszła pani Kłosek, nie zdążyłem, tak to by dostali za swoje. Lecz powinien być a no tak, jak wchodzi Karina, to lepiej odłożyć broń. Jak mi pan nie wierzy, to niech pan zapyta pani Kłosek. Do widzenia, dziękuję bardzo. Fizyk wierzy, że Jurek może zmienić swoje zachowanie i wziąć udział w olimpiadzie. Chce porozmawiać o tym z dyrektorem szkoły. No, podobno zawiesiłeś go w prawach ucznia, tak? Niestety tak, ale nie miałem wyboru. Znowu zaatakował kolegę. Nie no, stary, weź, odwieź go, proszę cię. No, pytasz, jaką masz gwarancję, że już nie będzie innych bił? No, ja ci powiem. Ryzyk fizyk. Dziękuję, będę stać cały wieczór. Jurek to trudny charakter, ale jeżeli zacznie się uczyć, wierzę, że stopniowo jego zachowanie będzie się poprawiać. No musi mieć tylko jakiś cel i tym celem jest właśnie olimpiada z fizyki. I ty jesteś w stanie zagwarantować to, tak? Karina Kłosek też jest dobry pedagog. Ja wiem, ona nienawidzi tych uczniów, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale to, że ona każdemu chce podcinać skrzydła i chuliganom, i tym dobrym. Dlaczego Karina Kłosek została nauczycielem? Ja rozumiem, no będąc nauczycielem, trzeba troszeczkę tych uczniów tam, wiadomo, temperować, ale no bez przesady. Nie możesz żyć w takiej aż nienawiści. Karina Kłosek! To jest zbuntowany nastolatek, on wszystko wie najlepiej. Dobra, Andrzej, my tu mamy całą szkołę zbuntowanych nastolatków, ale to jeszcze nie jest powód, żeby każdy z nich rzucał się sobie do gardła z byle powodu. To akurat Chlebowski dobrze powiedział, mają całą szkołę zbuntowanych nastolatków. Przez szkołę, przez wszystkie oceny szkoły, tyle wykrętów się przewinęło, że w sumie na ich tle ten Jurek wypada całkiem blado, całkiem normalny chłopak. Przeżył wielką tragedię, zginęli jego rodzice, tak, no, dlatego mu się trudno odnaleźć w szkole. Ja współczuję mu bardzo, no. Ale Karina ma rację, my mu nie możemy cały czas pobłażać. Mówisz tak, bo nie widziałeś go na kółku z fizyki, jak był zaangażowany, jak współpracował z innymi uczniami. Miał świetne pomysły i nie było z nim żadnego problemu. Mm-hmm. Śmieszne, że on poszedł na kółko raz i już Lesio jemu z ręki. Ale bardzo łatwo jest kupić Lesia. Mam propozycję. Nie zawieszę go w prawach ucznia, pod warunkiem, że przeprosi swoich kolegów. Dobrze, porozmawiam z Jurkiem, myślę, że przeprosi. Mam nadzieję. Doceniam to, że chcesz indywidualnie podejść do Jurka. Ale powiedz mu, jeszcze jedna taka wpadka, i mu nie odpuszczę. Słuchaj, powiedziałem mu już to 14 razy, a on ciągle ma te wpadki. No naprawdę, 15 razy już mu na pewno nie odpuszczę. Ja myślę, że ja chyba rozumiem, na czym tutaj polega problem. Uczennica nie wie, że Marlena podmieniła plik z piosenką na nagranie, na którym Ela się wygłupia i udaje metalową wokalistkę. Zrobiła to, żeby skłócić Elę i Wacka i nie dopuścić, by zostali parą. Chwila, wtedy jak się wygłupiała w tym radiu węźle, kto ją wtedy nagrał? Przecież nikt tego nie nagrywał, co jest? Mam dla was niespodziankę. Dzisiaj jako pierwsi usłyszycie mój nowy singiel. Jesteście na to gotowi? Tak! Nie słyszę was! Tak! Dajcie czadu, możecie tańczyć. Co to jest? Facek, wyłącz to, co to jest, Wacek? Akurat zacięło się w tym momencie. Gdyby nie to, że ja głęboko wierzę w miłość głęboką Wacka i Eli, to strzeliłbym tutaj, gdybym to nie znał tych postaci, że Wacek jest w komitywie z Magleną i chce ośmieszać Elę, ale nie, po prostu komputer się zaczął. Wacek, ty jesteś techniczny, ty umiesz wszystko, weź coś zrób, rzuć im owsiane, to na pewno zadziała. Sorry, mamy problemy techniczne, Ela! Ale już abstrahując od wszystkiego, tam nie było w ogóle słychać wokalu Eli. Można by powiedzieć, że po prostu, o, zły plik się zepsuł, poczekajcie, przepraszam. To nie jest tak, że to jest jakaś konferencja prasowa, gdzie jest 1500 osób, to jest kilku uczniów tej szkoły. Jak mogłeś mi to zrobić? Ale przecież ja nic nie zrobiłem, Ela. A kto mi dał pendrive, na którym podobno miał być mój nowy singiel? Ale przysięgam, że tam był ten singiel, nie wiem skąd to drugie nagranie się tam wzięło. Co, nie obchodzi mnie, upogorzyłeś mnie przed wszystkimi moimi fanami. Jak mogłeś ty mi to zrobić? Ale Ela, Jezu, przysięgam, no nie chciałem tego, przepraszam. Nie obchodzą mnie twoje przeprosiny, nie mamy ze sobą o czym rozmawiać. Ela. I nie myśl, że między nami kiedykolwiek coś będzie. Wacek... Zresztą nie mam co teraz gadać.
Marleno, jeśli kiedyś pójdziesz do piekła, pójdziesz. Mam nadzieję, że te wszystkie diabły będą cię dźgały co najmniej 14 razy dziennie we wszystkie miejsca na ciele. Naprawdę chcesz zepsuć tak piękną miłość? Nie, to nie może tak być. Ela musi mu wybaczyć, to wszystko musi się wyjaśnić. Jeśli po raz kolejny zrobią to, że niby wszystko się wyjaśni, ale Ela i Wacek w sumie nie będą dalej razem, to przysięgam, pojadę do tej szkoły. Nie wiem, gdzie ona jest. Udało się. Ela nie chce mieć nic wspólnego z Wackiem, no ale myślałam, że będę się z tego bardziej cieszyć. A wcale nie jest mi jakoś super wesoło. Jeszcze nigdy nikomu nie zrobiłam aż takiego świństwa. No ale to wszystko z miłości, więc może było warto? O nie! To, co słyszysz, to twoje sumienie. I nie, podpowiada ci ono, że nie było warto. A wiesz dlaczego? Bo Wacek z tobą też nie będzie chciał nic wspólnego. Do szkoły została wezwana ciotka Jurka Litwina, która wychowuje chłopaka od czasu, kiedy jego rodzice zginęli w wypadku. Nauczyciel liczy na to, że wspólnie z kobietą przekonają ucznia do tego, by skupił się na nauce i przestał sprawiać problemy wychowawcze. Nie wiem, Jurek, powiedz mi, zastanawiałeś się, czym chcesz zajmować się w przyszłości? Będę się napi***ał na filmy MMA. No i co mi teraz powiesz, Lesiu? No co, nie ma żadnych planów, marzeń? Nie wierzę. Proszę pana, jedyne, o czym w tym momencie marzę, to pójść do domu, zagrać sobie w grę, coś zjeść, pójść spać, okej? Okay? Dobra, a te wszystkie książki, te albumy o wszechświecie, które kolekcjonujesz, chciałeś nazywać planety? No, widzisz, teraz trzeba będzie wyrzucić te wszystkie książki. Ale spoko, w duma graj, nie ma problemu. Ja naprawdę gadałem bzdury, nie słuchaj mnie czasami, Jurek, proszę. To nie są bzdury, masz talent. Bardzo dobrze orientujesz się w fizyce, naprawdę możesz odkrywać nowe planety i gwiazdy. Pan Lesicki ma rację. Cały świat stoi przed tobą, otworem. Możesz być kim chcesz, możesz spełniać swoje marzenia. Tylko musisz zacząć pracować i przestać marnować czas na niepotrzebne awantury i przepychanki z rówieśnikami. Wie pan, bo teraz mi tak nagle olśniło, że taki jeden streamer przyszedł z Twitcha do Kika za 100 milionów dolarów. Przepraszam panie Lesicki, ale ile pan zarobił przez tą karierę jako nauczyciel? Wie pan co, bo chyba pójdę streamować w Fortnite. Ja ci pomogę. Jak potrafię. Ja się będę uczyć z tobą fizyki. Ale po co się trzeba się z nim uczyć fizyki? On doskonale sobie radzi sam ucząc się fizyki. Tu chodzi po prostu o to, żeby on przestał bić ludzi, a nie żeby uczył się więcej fizyki. No, on i tak jest najlepszy. Nie zawiesi cię w prawach ucznia, jeżeli tylko przeprosisz kolegów z kółka fizycznego. No, nie mam zamiaru ich przepraszać. Specjalnie mnie prowokowali i co mam no i teraz? I znowu zachowujesz się jak dzieciak zamiast zachować się jak facet. No, to jest pierwszy krok. Przeprosić kolegów. Ale nie musisz tak na serio. Po prostu udaj, że ich przepraszasz. A pokryją mu kosa w żebro. Jurek chce przeprosić uczniów, których zaatakował. Jurek, chcesz nam coś powiedzieć? Jezus Maria, jeszcze przytachali tego dyrektora tutaj na to wielki spektakl przepraszania. Ja mam nadzieję, że ci jajogłowi będą mieli na tyle honoru, żeby przyznać, że oni go sprowokowali. No bo jednak wina jest po ich stronie, co by nie było. Jakkolwiek on jest bandziorem. No weź sobie dary, okej? Okay? Przepraszasz nas tylko dlatego, że nie chcesz kłopotów. Tak, przepraszam was, żebym nie miał po prostu kłopotów, ale przepraszam was też, żebyśmy razem mogli zakuwać fizykę, bo przecież to lubimy, nie? Ja wybaczam Jurkowi. Oczywiście, że ty wybaczasz Jurkowi już. Zdobyłaś smak jego śliny, chciałabyś po prostu więcej. Wiemy o tym. Odejdź na bok, pozwól innym też tutaj przyjść i nie, polizać Jurka czy coś. Wy też powinniście go przeprosić za to, że specjalnie go prowokowaliście, żeby pan Lesicki wyrzucił go z kółka. No dokładnie, na kolana wszyscy. Na kolana przepraszać Jurka. Bo no wyzdejstwo mu zrobiliście, bo po prostu jest mądrzejszy od was. I nie możecie mu tego przebaczyć. To znaczy, że miałeś rację, tak? Tak, mówiłam panu cały czas prawdę. To prawda? Nie chcieliśmy, żeby Jurek chodził z nami na to kółko, więc Klaudiusz wymyślił, że jeżeli go sprowokujemy, no to on coś odwali. Klaudiusz wymyślił, aha. Mogła powiedzieć, my wymyśliliśmy, a nie Klaudiusz wymyślił. No jej głowi, tak? Jakieś tam jednak trybiki chodzą. Zwalmy na Klaudiusza, nie będzie przypału. Od początku wiedziałem, że Klaudiusz i reszta specjalnie mnie prowokują, no ale w sumie nie jestem na nich zły. No, przeprosiliśmy się, jest po sprawie. Teraz biorę się za zakuwanie fizyki. Mam zamiar wygrać olimpiadę. No i bardzo dobrze. Jurek Litwin, odmieniony człowiek. Jednak Lesiu go naprawił. Wow. Myślałem, że to beznadziejny przypadek. Ela jest załamana. Wciąż obwinia Wacka, że przez niego skompromitowała się przed fanami. Nie podejrzewa, że to jej przyjaciółka Marlena zamieniła pliki na przenośnym dysku, żeby skłócić ją z Wackiem, bo jest o niego zazdrosna. I naprawdę ci fani nie zrozumieli, że to po prostu był nie ten plik? Na tym pliku nie było nic słychać, tam nie było słychać, że ona coś robi. Brzmiało jak coś popsutego. Panie i panowie, przed państwem Ela, posiadaczka najlepszego głosu w Europie, Ela. Jak osiągnęłaś taką perfekcję wokalu? Twarz Eli wyrażała tutaj dokładnie to, co ja czuję w tym momencie. Wacek tutaj powinien teraz wbić na pełne i nie wiem, rzucić nim o ścianę, pocałować Elę, odjechać na białym koniu. Co was totalnie szpogiło? No, wypad! Co sobie wyobrażacie? Marlenę chwyci teraz za sumienie i się przyzna. Tak to się skończy. Okej, I see. To jednak mamy redemption arc. Dzięki dziewczyny. Nie no, spoko, tylko...
Nie rozumiem, czemu sama ich nie zjechałaś. Zrobiłabym to, ale mam takiego doła. No to nagranie jest w necie. Nigdy nie przeżyłam takiej szydery. Oj, no i słońce, nic się nie przejmuj. O, wstawię do netu swoje nowe wideo i wszyscy zapomną o tamtym. Wstawiłam i nikt nie chce tego słuchać. Nie wiem, jak Wacek mógł mi zrobić coś takiego. Nie, no właśnie kontrowersja jest najlepszym tutaj napędem. Widać, osoba, która to pisała, nie za bardzo wie, jak to działa z internetem. Zawsze to tak działa. Nie wiem, Fagata ma jakąś nową dramę, chwilę później dropi nowa jej piosenka i z jakiegoś powodu wszyscy jej słuchają. Ona ma na sobie outfit 7 koła, a czy ta piosenka jest dobra? Nie. Ale wiecie, to jest Fagata, kontrowersyjna osoba, więc tak ludzie słuchają. Więc kiedy jest kontrowersja, to jest najlepszy moment, żeby napierdalać kontentem. Może przez przypadek, no wiesz, skopiował zły plik albo coś. Nic mnie to nie obchodzi, nie wybaczę mu już tego. Wiecie, co jest najgorsze? Że on mi się cały czas podoba. Marlena, widzę, Marlena, że ten twój demon, nawet on w sobie już nie ma tyle zła. Przyznaj się, każdemu będzie łatwiej. Ela, zaczekaj. Co? Chcę już iść do domu. Nie, zanim pójdziesz do domu, proszę cię, idź do Rady Węzła i poczekaj tam na mnie, dobrze? A nie możesz mi od razu tego powiedzieć? Nie, zaufaj mi, mega ważne, proszę. Dobra, ale pospiesz się. Czy ona to zrobi tak, że do radiowęzła sprowadzi też Wacka i przyzna się, że... Przyzna się, że to zrobiła dlatego, że Wacek jej się podoba i przyzna się, że... I w ten... Wow, to będzie wiele wymagało od Marleny. Wtedy nawet troszeczkę odzyskam do niej szacunek. Chciałam skłócić Elę i Wacka, no i mi się to udało. Ale przy okazji ośmieszyłam swoją najlepszą przyjaciółkę. Ja naprawdę nie wiem, co mi do głowy strzeliło, żeby jej coś takiego zrobić. Zachowałam się jak ostatnia kretynka. Muszę teraz wszystko naprawić. Dobrze, jest Redemption Arc. Bo już tak bardzo wieszałem wszystkie możliwe martwe zwierzęta. Jak to się mówi? Wieszać... Co się wiesza na kimś? Bywałem na olimpiadach z polskiego, folks. Nie umiem się wysłuchać. W każdym razie już tak bardzo najeżdżałem na Marlenę, a ona naprawdę w sposób bardzo pokorny się przyzna, więc zwracam honor, czapki z głów. Czego chcesz? Marlena napisała mi SMS-a, żebym przyszedł pogadać. To chyba ci się coś pomyliło, bo to ja czekam na Marlenę. Muszę wam coś powiedzieć. Słuchaj, Marlena, jeżeli chcesz mnie pogodzić z Wackiem, to nie ma takiej opcji. Nie po tym, co mi zrobił. Oj, Ela, jeszcze wpadniesz w jego ramiona po tym, co usłyszysz. Jeszcze ten biały rumak ruszy. Chodzi o to, że to nie jest wina Wacka. A czyja? Moja. Co? Wacek zgrał ci dobry plik na tego pendrive'a, to ja to wzięłam i podmieniłam na ten, na którym się wydzierasz. Ale jakby to Wacek przecież wiedział, że tego nie zrobił, więc dlaczego był taki zdziwiony? Któż inny mógł to zrobić, Wacek? No któż inny, no, niż twoja zazdrosna ex? Ale dlaczego to zrobiłaś? No bo widziałam, jak umówiłaś się z Wackiem, a do mnie dotarło, że dalej coś do niego czuję i chciałam go mieć dla siebie. Ej, serio, ty jesteś nienormalna, przecież między nami wszystko już dawno skończone. I tutaj się pojawia znowu ten stary Wacek. Ten stary Wacek z pierwszego odcinka z Elą i Wackiem. Czyli co oczy Black, co jest kurwa? Dobra, weź się nie wtrącę, okej? Okay? Nie jesteś już moją przyjaciółką! Ale Ela! Nie chcę cię znać! Wynoś się stąd, zejdź mi z oczu! Nie wierzę w to. No, fajnie jej odwodziło. Wiesz co, ale z drugiej strony to cieszę się, że to nie jest twoja wina. No, mówiłem ci od początku. Zamknij się i mnie przytul, okej? No i nasz ship się spełnił. Ależ to było urocze. Niestety nie możemy skończyć na tym pięknym obrazku, ale cieszę się, że to się w końcu stało. Ela i Wacek byli sobie przeznaczeni od zawsze. Kanibal miłości. Ukąsił również ich. Jurek Litwin dużo czasu poświęca nauce. Poza dobrymi ocenami z fizyki zaczął dostawać lepsze oceny z innych przedmiotów. Przestał też wagarować i sprawia coraz mniej problemów wychowawczych. Nie wierzę, Lesiu naprawdę go naprawił. Ja naprawdę się tak śmiałem, że oh, you cannot fix her. A Lesiu naprawdę go naprawił. To Lesiu jednak jest o wiele lepszym pedagogiem niż się spodziewałem. Pani Kłosek. Niech się pani uczy. No, wypadniemy pokazać tę ścieżkę. Ela Nowik i Wacek Mroziński są parą. Ela jest szczęśliwa, bo jej pierwszy solowy singiel zaczął zdobywać popularność w internecie. Ale dlaczego solowy? Wszystko pięknie, wszystko super. Ale dlaczego solowy? Dlaczego nie Ela i Janusz? Jeśli w ogóle ten odcinek nie skończy się tym, że w tle, w napisach będzie grał miłosny kanibal, to będę zdziwiony. Dlaczego TVN? TVN to jest taka piękna saga. Wszyscy chcą po prostu, żeby Ela i Janusz w strojach znowu stanęli razem na scenie. Dajcie nam to! Gadałam o tym z Wackiem i no, wkurzyłaś nas na Maxa, ale wybaczamy ci. No po Wacku trochę nie widać, jakby wybaczał. Czyli co, możemy się dalej przyjaźnić? No, za jakiś czas. Musi mi przejść to wkurzenie na ciebie, ale myślę, że tak. Okej. To co, do zobaczenia później. Jasne. Pa, pa. Nie widzisz? Mówiłem, że wszystko się ułoży. No. Ja kiedyś na... O, jednak możemy skończyć na tej scenie. Moi drodzy, ship się spełnił, ale nie ma Eli i Janusza. Powiem wam tak, jestem mega zadowolony, że Ela i Wacek... To było im pisane po prostu. Najpiękniejsze, to jest najpiękniejsza historia miłosna. Jaki tam zmierzch?
Jaki bandura i dinat. Ela i Wacek. Najwspanialsza miłosna historia, jednocześnie najlepsza saga w historii szkoły. I cieszę się, że byliście tutaj ze mną, moi drodzy. Jeśli zostaliście tutaj ze mną do końca, zostawcie lajka, zostawcie suba i zostawcie komentarz. Ela i Wacek, serduszko. To wszystko, czego od was chcę, moi drodzy. Cieszę się, że byliście tutaj ze mną. Cieszę się, że razem ze mną przeżywaliście całą tą sagę. Widzimy się już niedługo. Ciao!